Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie dzisiejszego wieczoru. Spotykamy się dzisiaj, żeby pomówić o bardzo ważnym temacie, trudnych emocji, jak pomóc dziecku sobie z nimi radzić. Jest to już trzeci webinar Małych Charakterów. Cieszę się, że jesteście z nami. Zaprosiliśmy dzisiaj do studia wyjątkowego gościa, który jest ekspertkę od emocji. Za chwilkę Wam zdradzę, kto to będzie. Ale na początku mam do Was pytanie. Dajcie znać proszę na czacie, czy wszystko technicznie jest w porządku, czy mnie słychać i czy mnie dobrze widać. Widzę, że się powoli zbieramy. Napiszcie proszę, będę pewniejsza, że wszystko jest dobrze. Jest to już trzecie spotkanie z ramienia Małych Charakterów. Pierwsze z nich dotyczyło budowania poczucia własnej wartości u dzieci. Podczas drugiego spotkania mówiliśmy o zmianie, o adaptacji. No i teraz właśnie trudne emocje. Jeśli chodzi o te dwa poprzednie webinary, zapraszam serdecznie do obejrzenia. Można je znaleźć na naszym kanale na YouTubie. I z tego miejsca też zachęcam, żeby nasz kanał subskrybować, Małe Charaktery na YouTubie. Wtedy żadne kolejne wydarzenie nie powinno umknąć Waszej uwadze. A tak jak wspominaliśmy już też podczas ostatnich webinarów i dzisiaj też podkreślam, że takie spotkania planujemy cyklicznie, także bądźcie z nami koniecznie. W porządku, widzę, że wszystko jest ok, że mnie słyszycie. Jestem bardzo ciekawa też, skąd jesteście. I przede wszystkim, czy jesteście rodzicami, być może są z nami też nauczyciele, pedagodzy, zdarza się też, że dziadkowie. Napiszcie proszę, z kim będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać i na co położyć taki największy akcent. Także dajcie znać. Bo też widzę tutaj, że mam na czacie problem. Poproszę obsługę techniczną tylko o pomoc. Dobrze. Już za sekundkę zaczniemy. Okej. Dobrze, to w tym miejscu, słuchajcie, myślę, że jest już nas coraz więcej. Za chwilę zerknę na czat, jak tylko tutaj będę miała możliwość. O, świetnie, dziękuję bardzo. O, już wszystko jasne. Dzięki wielkie. Widzę, że mamy Łódź, Tychy, nauczyciel 1-3, świetnie, czyli nie tylko rodzice. Poznań, witamy Poznań, my również dzisiaj nadajemy z Poznania. Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, witam serdecznie. Stargard, jest Was, oj, bardzo dużo. I widzę też, że technicznie wszystko jest w porządku, także będziemy mogli rozpoczynać. Frekwencja też coraz większa, także myślę, że jesteśmy Inowrocław, Łomża, świetnie. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Temat dzisiejszego webinaru to trudne emocje, jak pomóc dziecku sobie z nimi radzić. I chciałabym w tym miejscu przedstawić Wam naszego gościa specjalnego. Jest nim Małgorzata Musiałowska. Bardzo Małgorzata Musiał. Jest to pedagogzka, mama, ale także autorka książki Dobra Relacja, skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Witam serdecznie, Małgosiu. Dobry wieczór. Jesteś także autorką bloga i podcastu Dobra Relacja. Myślę, że wielu rodziców kojarzy Ciebie właśnie z tego miejsca. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z Tobą, z naszym ekspertem, chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć o naszej agendzie dzisiejszego spotkania. Zaczniemy od takiego miłego akcentu, czyli konkursu z nagrodami. Następnie przejdziemy do tej części merytorycznej rozmowy z Małgosią. Później chciałabym w kilku słowach opowiedzieć Wam o naszym projekcie, o magazynie Małe Charaktery. I później bardzo wyczekiwany zawsze moment, czyli sesja pytań i odpowiedzi. Tutaj myślę, że będzie najbardziej aktywnie. Zawsze te pytania są z Waszej strony bardzo ciekawe, więc tutaj Małgosia na pewno z chęcią na nie odpowie. I na końcu rozstrzygniemy konkurs. Także zapraszam serdecznie, żebyście zostali z nami do końca. Dodam tylko, że dzisiejsze spotkanie planujemy na około godzinę, także tak też możecie planować, jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór. To teraz przejdziemy do konkursu, tak jak wspomniałam, zanim pokażę pytanie konkursowe, chciałabym tylko podkreślić, że odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać na naszą skrzynkę mailową, specjalnie do tego przygotowaną. Adres za chwilę pojawi się na ekranie, także nie przesyłajcie odpowiedzi proszę na czacie, na YouTubie, tylko i wyłącznie na adres mailowy. I te odpowiedzi będą brane pod uwagę w rozstrzygnięciu konkursu. Przejdźmy zatem do pytania konkursowego.
A pytanie brzmi, puferek z emocjami to dział małych charakterów, którego zadaniem jest wywołać emocje, b. nauczyć się rozpoznawać i opiekować swoimi emocjami, czy c. pobudzić wyobraźnię. Jeśli znacie odpowiedź na to pytanie, napiszcie do nas koniecznie na adres konkurs@małecharaktery.pl i właśnie pierwsze 10 osób, które odpowie, podeśle nam poprawną odpowiedź, otrzyma książki. Tak jak widzicie, 13 rzeczy, których nie robią silni psychicznie rodzice, to są nagrody. Także czas start, konkurs rusza, przesyłajcie poprawne odpowiedzi, a my tymczasem rozpoczynamy część merytoryczną dotyczącą właśnie trudnych emocji. Małgosiu, to może tak na początku pytanie do ciebie, z twojego doświadczenia i zawodowego, ale też jako mamy, jakbyś mogła powiedzieć, które emocje dla naszych dzieci są zazwyczaj najtrudniejsze? No to myślę, że odpowiedź może być zaskakująca, bo tak sobie wyobrażam, że gdzieś tam mamy przekonanie, że to jest złość. Natomiast tak naprawdę dla dzieci najtrudniejsze są te emocje, które są w danym momencie silne. I ten, kto spotkał się z tak zwanymi głupawkami wieczornymi, proszę mi wybaczyć określenia, ale ono chyba od razu mówi, o co chodzi. Wszyscy wiedzą dokładnie, każdy rodzic. Tak jest. To wie, że to też jest taka emocja, która jest bardzo przyjemna, płynie z jakiejś radości, a jednocześnie jest tak, że dziecku może być trudno ją przeżywać. Kiedy pracuję z rodzicami i szukamy emocji, które są dla dziecka wyjątkowo stresujące, to wcale nie rzadko pojawia się podekscytowanie. Oczekiwanie i podekscytowanie towarzyszące oczekiwaniu jest dla dzieci czymś przyjemnym, ale też z racji tego, że pochłania mnóstwo energii, to też jest trudne, więc to nie zawsze trudne emocje to te, które zwykliśmy uważać za negatywne, nieprzyjemne, tylko te, które są silne. Tak sobie myślę. Natomiast warto, jak już przechodzimy właśnie do tematu emocji, to warto nie rozpatrywać emocji w oderwaniu od całości. A dla mnie tą całością jest właśnie to, co mamy na planszy, czyli to, że emocje, które wpływają na pojawianie się jakichś konkretnych zachowań, to co mówimy albo czego nie mówimy, co robimy, czego nie robimy, wypływają z kolei z naszych konkretnych potrzeb. I warto patrzeć na to właśnie jak na taką górę. Zachowania to jest to, co widać, bo to od razu mamy jak na dłoni, kto co robi, co mówi. Natomiast czasami emocje też mogą być nam gdzieś dla nas niewidoczne. Czasami widać je jak na dłoni, nie zawsze. Czasami błędnie je interpretujemy. A to, co jest u samego fundamentu, czyli potrzeby, te, z których to wszystko wyrasta, to już jest w ogóle taki etap, do którego często nie docieramy. I to, co jest bardzo często taką, myślę, błędem, nie lubię tego określenia, ale zostańmy przy nim, to, że my próbujemy wpływać głównie na tą wierzchnią warstwę zachowań. A chodzi o to, żeby patrzeć na całość. Gdybyśmy spojrzeli na ten system jak na rodzinę wielopokoleniową, to właśnie odkrylibyśmy, że emocje są dziećmi potrzeb, a zachowania będą w takim razie w tej wielopokoleniowej rodzinie wnuczkami. I kiedy chcemy na tych wnuczków, na te zachowania wpłynąć, to w rodzinie wielopokoleniowej najważniejszy głos należy do dziadków, więc warto odwoływać się do potrzeb. Czyli jeżeli mamy dziecko, które denerwuje się, popycha brata i trzaska drzwiami od pokoju, no to mamy zachowania. Widzimy, dziecko popchnęło brata i trzasnęło drzwiami od pokoju, może jeszcze coś tam wykrzyczało. Jakie emocje mu towarzyszą? Pewnie złość, może rozdrażnienie, może poirytowanie, ale tu raczej taka silna wściekłość. Z jakich potrzeb to wynika? Warto się przy tym zatrzymać, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka tego nie widzimy. Może chodzi o to, że to dziecko chciało być wzięte pod uwagę, chciało zostać wysłuchane, to w zależności od sytuacji. Może być też tak, że widzimy dziecko, które skacze z radości, uśmiecha się i rzuca się komuś na szyję w tej radości, chce się uściskać, więc mamy tą emocję. Może podekscytowanie, może radość, może to jest związane właśnie z tym, że dziecko w tym momencie zaspokaja swoją potrzebę kontaktu z innymi, bo odwiedził je dawno niewidziany przyjaciel. No i możemy mieć dziecko, jeszcze jedną sytuację opowiem, możemy mieć dziecko, które
mówi, że nie pójdzie na zajęcia dodatkowe. Ono się nie wybiera. Tak ono się zapisało, dzisiaj jest pierwszy dzień, ono nigdzie nie idzie, to jest głupi pomysł, w zasadzie to ono wcale nie chciało. Więc mamy zachowanie, jaka to emocja? Być może niepokój, może lęk, może napięcie związane z tym, że wchodzi w nową sytuację. Jakie potrzeby temu towarzyszą? Prawdopodobnie pragnienie poczucia bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, czyli to są te potrzeby, które możemy dostrzec, kiedy się zatrzymamy, to jest coś takiego, co jest nam uniwersalne i do czego warto się odwoływać, kiedy chcemy wpływać na dziecięce zachowania. I to jest możliwe patrzeć w taki sposób, kiedy jesteśmy w tak zwanej zielonej strefie. Gorzej jest wtedy, kiedy nasz mózg przerzuca nam w tak zwaną czerwoną. To, co mamy właśnie teraz na planszy, to nie jest wcale flaga jakiegoś nieistniejącego państwa. A tak wygląda. Tylko obraz trzech stref funkcjonowania naszego układu nerwowego, który proponuje teoria poliwagalna Stephena Porgesa. I wedle tej teorii nasz układ nerwowy może funkcjonować właśnie w pewnym uproszczeniu w trzech podstawowych strefach. Strefa zielona jest wtedy, kiedy jest to strefa zaangażowania społecznego i jest to strefa, w której znajdujemy się, kiedy jesteśmy w równowadze emocjonalnej. To nie znaczy, że jesteśmy w krainie wiecznej szczęśliwości. To znaczy, że nawet kiedy towarzyszą nam nieprzyjemne emocje, to mimo wszystko my mamy kontakt ze sobą, wiemy, o co nam chodzi, wiemy, do czego dążymy, wiemy, o co chodzi drugiej stronie, do czego ona dąży, nie postrzegamy tego drugiego człowieka jak naszego wroga, mamy zaufanie, że da się dogadać, mamy pomysły, co z tym zrobić i wiemy, że to nie my, że to nie emocje nami kierują, tylko to my kierujemy emocjami. Natomiast nasz układ nerwowy może w specyficzny dla siebie sposób uznać, że sytuacja nam zagraża i nie pytając nas wcale o zdanie, przerzucić nas do tak zwanej czerwonej strefy, angażując, aktywując układ współczulny. To jest taki układ, może ktoś pamięta z biologii, który jest mobilizujący, działa jak gaz do dechy w samochodzie, mobilizuje nasz organizm do walki albo ucieczki. I tak się mówi o tej czerwonej strefie, że ona jest strefą walki albo ucieczki. I tutaj już nie postrzegamy drugiego człowieka jako naszego partnera, sprzymierzeńca, nie widzimy jego dobrych intencji. Tutaj patrzymy bardzo tak tunelowo, że musimy się bronić, bo tak uważa, tak uznał nasz mózg, nasz umysł, że ta sytuacja jest zagrożeniem naszego bezpieczeństwa. Więc chcemy albo walczyć, albo uciekać. I bardzo trudno jest nam się dogadać i idziemy z innymi ludźmi i idziemy na fali emocji w takie zachowania, które są automatyczne, nieprzemyślane, byleby jak najszybciej uznać, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Jest jeszcze trzecia strefa, strefa niebieska, strefa zamrożenia. To jest takie miejsce czy taki stan, do którego wrzuca nas nasz układ nerwowy, kiedy uzna, że niebezpieczeństwo wciąż trwa, ale też sprawa jest beznadziejna. To znaczy, że nie poradzimy sobie z nią ani walką, ani ucieczką, więc musimy zastygnąć i spróbować przetrwać to, co się dzieje, doznając jak najmniejszych szkód. W strefie zamrożenia wpadamy w pewne odrętwienie i mimo tego, że kłębią się w nas różne emocje, to my nie mamy z nimi kontaktu, nie czujemy ich. Więc gdyby ktoś nas zapytał, jak się czujemy, jak nam było, kiedy nauczyciel nas zrugał przy wszystkich, to moglibyśmy powiedzieć nijak. Nie dlatego, że to po nas spłynęło, tylko dlatego, że nie mamy dostępu do tych emocji. W strefie walki ucieczki widać, że całe ciało jest napięte, gotowe do działania. W strefie niebieskiej, w strefie zamrożenia jesteśmy trochę jakby bezwładni. I teraz dlaczego jest ważne, żeby wiedzieć o tych strefach? Dlatego, że kiedy jesteśmy my w czerwonej strefie i nasze dziecko jest w czerwonej strefie, to tu nie będzie porozumienia. I nie ma sensu podejmować żadnych działań wychowawczych, tłumaczyć, przekonywać, pokazywać perspektywę drugiej strony. Zobacz, chłopiec płacze, jemu jest przykro. Tylko trzeba zrobić wszystko, żebyśmy najpierw my wrócili do zielonej, a potem pomogli wrócić do zielonej dzieciom, bo tylko tam mózg się uczy i jest nastawiony na kontakt z drugim człowiekiem. To dokładnie tak jak właśnie w sytuacji zagrożenia życia. Najpierw rodzic musi siebie zabezpieczyć, żeby móc potem pomóc dziecku. Tak. Rozumiem, tak. Że to tutaj ma też przełożenie.
tutaj to, dokładnie to tak działa, więc nie chodzi o to, żeby we wspieraniu dziecka zredukować emocje, tylko chodzi o to, żeby w tym odczuwaniu emocji dziecko mogło wrócić do zielonej strefy. I takie będą te działania, które będą rzeczywiście wspierały. To jest też dlatego ważne, chcę to jeszcze podkreślić, że naprawdę, kiedy człowiek jest w czerwonej strefie, to nie widzi dobrych intencji innych ludzi, jest bardzo nastawiony na to, żeby zadbać tylko o siebie, nawet kurczą się mięśnie w uchu środkowym po to, żeby wyłapywać dźwięki o niskiej częstotliwości, a więc jest nam trudno usłyszeć to, co człowiek drugi człowiek do nas mówi. Więc naprawdę to nie jest czas na to, żeby gadać, dopytywać, tłumaczyć i przekonywać. Ja no może to zapytam, bo tutaj pojawiło się bardzo ciekawe pytanie od Adama na czacie, dotyczące właśnie nawet tutaj przeciwieństwa, nie takiej sytuacji, kiedy dziecko emocjonalnie bardzo reaguje w danych sytuacjach i ma problem z tym, tylko co zrobić w sytuacji, kiedy dziecko jest bardzo spokojne i grzeczne i czy to powinno wzbudzać niepokój u rodziców lub opiekunów. Właśnie w takiej sytuacji, nie wiem, być może zamrożenia właśnie, ale kiedy dziecko nie okazuje tych emocji. Jak sądzisz? To jest na pewno taka sytuacja, która jest wygodna dla dorosłych, ale faktycznie warto mieć oko na nią i być uważnym. Jeśli mamy dziecko, które w nowej sytuacji, w nowym otoczeniu, w sytuacji, która może być stresująca, zachowuje się w cichy i spokojny sposób, to przyglądamy się temu, bo rzeczywiście jest takie ryzyko, że ono zostanie z tym samo i nikt mu nie udzieli pomocy. Zupełnie inaczej jest w czerwonej strefie, w której my wołamy, pomóż mi. Ale to, co różni zieloną od niebieskiej, też ta niebieska jest taka zdradliwa, bo, no bo właśnie można się w niej prześlizgnąć jako człowiek opanowany, spokojny i taki, na którym nie robi nic wrażenia. W tej zielonej my mamy kontakt z innymi i jesteśmy otwarci na innych. W niebieskiej naprawdę jesteśmy bardzo zamknięci w sobie, niezainteresowani otoczeniem i innymi ludźmi. Na przykład dzieci w przedszkolach, które adaptują się i mówi się o tym, że one są takie grzeczne, to te, które dobrze się czują, bawią się, wchodzą w interakcje, te, które są w zamrożeniu, raczej spędzają czas na jakichś rutynowych czynnościach, patrzeniu w okno, siedzeniu w kącie czy jakimś mechanicznym przesuwaniu przedmiotu z jednej strony w drugą. I to rzeczywiście powinno budzić naszą czujność i warto wtedy szukać strategii na to, jak temu dziecku pomóc. Natomiast od razu powiem o tym, że przejście, powrót z niebieskiej strefy do zielonej zawsze odbywa się przez czerwoną. Więc jeśli chcemy pomóc takiemu dziecku, żeby ono wróciło do odczuwania tego, co się w nim dzieje, to nastawmy się na to, że no, musi się przetoczyć jakaś burza, mniejsza lub większa. To teraz w takim razie jeszcze to ostatnie pytanie o te strefy, bo to też ciekawe zagadnienie pojawiło się i wątpliwość na czacie. Czy w takim razie można coś zrobić, żeby w ogóle do tej strefy czerwonej bądź niebieskiej nie wpadać? I czy warto nie wpadać do tych stref? Na pewno w zielonej strefie mamy największe możliwości świadomego wyboru, co zrobimy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta część układu nerwowego, która nas utrzymuje w zielonej strefie, jest najmłodsza ewolucyjnie i w związku z tym najmniej doświadczona. Strefa czerwona i niebieska mają najwięcej doświadczenia życiowego i pomagają nam radzić sobie w sytuacjach, w których nie mamy czasu na świadome rozpatrywanie jakiejś decyzji. Dlatego są nam dane po to, żeby nas naprawdę chronić i one są nam czasem bardzo potrzebne. Kiedy jesteśmy świadkami jakiegoś tragicznego wydarzenia, to przejście do niebieskiej strefy, nie mogę nic poradzić na to, że jest trzęsienie ziemi, że się zawalają wieże, że cokolwiek innego się dzieje, więc w niebieskiej strefie jestem po to, żeby doznać jak najmniejszych szkód. W czerwonej strefie jestem po to, żeby walczyć o to, co jest dla mnie potrzebne. Zatem to, że my tam się znajdujemy, nie jest jeszcze samo w sobie niczym złym. To jest czasem strategia, która jest nam bardzo potrzebna, ale oczywiście w toku naszego życia warto wypracowywać takie strategie, które nam pomogą jak najczęściej być w zielonej. I w ten sposób przechodzimy do tego pytania, no to czego potrzebują dzieci? Głównie chciałabym się skupić na tym, czego potrzebują dzieci w tej czerwonej, dlatego że to tam te trudne zachowania się pojawiają.
I po pierwsze, lubię sobie wyobrażać emocje jako tunel. To jest metafora, którą znalazłam w książce Emily i Amelii Nagoski, Wypalenie. Kiedy wyobrażamy sobie emocje jako tunel, to jest tunel, który ma zawsze wyjście. Chociażby nie wiem, jak był długi, może nawet cuchnący i ciemny i nieprzyjemny, to on ma zawsze wyjście. My dorośli, mając za sobą 2, 3, 4 dekady życia, przeszliśmy przez tych tuneli mnóstwo i możemy dzieciom towarzyszyć w tym zaufaniu, że można tam wejść, bo tam jest zawsze wyjście. I koniec końców, nawet jeśli to nie wygląda zachęcająco, to nie jest nic niebezpiecznego. Druga metafora, którą bardzo lubię, to już w momencie, kiedy mam się zbliżyć do tego dziecka, które jest w czerwonej strefie, lubię sobie przypominać, że ono trochę przypomina, że ono trochę wygląda jak przestraszone zwierzątko. Zwierzątko, które, tutaj mamy takie zwierzątko, które jest trochę przestraszone, powiedzmy, a ja lubię nawet sobie wyobrażać, że ono jest oszalałe z przerażenia i że przede wszystkim to, czego potrzebuje, to zapewnienia z mojej strony, że jest bezpiecznie. Ale nic mu nie da to, że ja powiem, hej, jest bezpiecznie. To jest zwierzątko, ono nie rozumie tego, co ja mówię. Ono potrzebuje zostać uspokojone na poziomie fizjologicznym. Czyli ja najwięcej pracy wkładam w taki przekaz pozawerbalny. To, że moja melodia głosu jest spokojna, że nie wykonuję gwałtownych ruchów, że moja postawa ciała też nie jest napięta, zmobilizowana do działania, tylko rozluźniona. I jest oczywiście, co do dzieci mamy jeszcze większą paletę tych strategii, ale samo to przełożenie, moje dziecko w tym momencie nie jest partnerem do rozmowy, jest przestraszonym zwierzątkiem, które potrzebuje zapewnienia, jest bezpiecznie. Jestem przy tobie, przeprowadzę cię przez ten tunel. To jest to, czego dzieci potrzebują najbardziej. No i teraz w takim razie jest pytanie, czego konkretnie mamy dokonać. Ale zanim do tego pójdziemy, to chciałabym zatrzymać się właśnie przy tym, co nie pomaga. Jakie działania, które podejmujemy często intuicyjnie, w jak najlepszej wierze, nie pomagają. Więc przede wszystkim dokładanie stresorów. Jeśli podniosę głos, jeśli zacznę dziecku wydawać krótkie polecenia dosyć stanowczym głosem, to jego układ nerwowy zostanie jeszcze bardziej podrażniony. Jeśli zaleję je potokiem słów, chcąc coś wytłumaczyć i przekonać do swojej racji, analogicznie, to jest za dużo. Jego układ nerwowy jest przeciążony. Kolejną rzeczą ze strony dorosłych, która nie pomaga, będzie zawstydzanie. No już nie przesadzaj, masz 10 lat, a rozpaczasz, jakbyś miała 4. Straszenie, jeśli nie przestaniesz, to nigdy więcej tam nie pójdziemy. Albo bagatelizowanie, przecież nic wielkiego się nie stało. No i klasyczne hasło, po którym jeszcze nikt się nie uspokoił, ale mówimy je odruchowo, dlatego że sami często jesteśmy w czerwonej strefie, uspokój się. To naprawdę nie działa, to jeszcze bardziej podrażnia i jeszcze bardziej umacnia człowieka w tej jego, w okopywaniu się w tej czerwonej strefie. Zresztą nie tylko dzieci, ale dorośli mają tak samo, myślę. Z tym tak, oczywiście. W zasadzie wszystko, o czym będziemy dzisiaj mówić, odnosi się w bardzo podobnym stopniu do ludzi w różnym wieku. Czasami zmienia się forma. No i to, co nie pomoże, to przyłączanie się do dziecięcego chaosu. Czyli jeżeli moje dziecko jest przerażone albo wkurzone, albo zalewa się łzami rozpaczy, to ja wchodząc z nim do tego tunelu potrzebuję trochę się zdystansować. Warto, żebym była wrażliwa na to, co się dzieje, ale jednak zdystansowana, z takim zaufaniem przejdziemy przez to. Teraz jest ciężko, ale przez to przejdziemy. Nie chcę tam utknąć w tym tunelu. Nie chcę przyłączać się do emocji, które odczuwa moje dziecko, bo wtedy to będzie jak prowadzenie ślepego przez kulawego. Proszę mi wybaczyć te może pejoratywne określenia. No dobra, ale wszyscy przyszli tu po konkrety, czyli jak żyć, co może wesprzeć. Jakie nasze działania dorosłe, rodzicielskie będą pomocne? Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, żeby wesprzeć dzieci, to pozostać w zielonej strefie. Bardzo prosto jest to powiedzieć, trudniej trochę zrobić. Jest mnóstwo strategii na to, żeby w tej zielonej strefie pozostać. Nam dzisiaj czas nie pozwala nimi się zająć. Zdradzę tylko szybciutko jedną ulubioną przeze mnie i taką, która błyskawicznie reguluje układ nerwowy, to jest oddech z długim wydechem.
zdecydowanie kluczowy jest ten długi wydech, bo on bardzo pobudza nerw błędny i pomaga do zielonej strefy wrócić. Druga rzecz, którą chcemy zrobić, to odjęcie dziecku stresorów. Człowiek zdenerwowany to człowiek przeciążony, więc nie chcemy mu dokładać, tylko chcemy mu odjąć. Jeżeli jesteśmy w zatłoczonej sali, wychodzimy gdzieś, gdzie jest więcej spokoju. Jeśli ono zaczyna się denerwować jakąś sytuacją społeczną, to chcemy je z tej sytuacji na chwilę zabrać, na tyle, na ile to możliwe. Nie chcemy mu dokładać w postaci zmuszania do tego, żeby ono teraz posprzątało, skoro rozwaliło. To nie jest czas na to. Do tego wszystkiego wrócimy i dzieci, dla dzieci czasami stresorem jest światło i samo zmniejszenie natężenia światła już może być tym odjęciem stresorów. Więc warto wcześniej szukać, jakie są stresory mojego dziecka i jak mogę zmniejszyć ich natężenie, żeby mu odjąć, a nie dokładać. Tutaj wspomniałaś o tym, że ja tylko na sekundę przerwę, ponieważ mamy też bardzo ciekawe pytanie, bo wspomniałaś o tym, że stresorem może być też towarzystwo. I Marta na czacie zadała pytanie, czy lepiej, aby dziecko przeżywało trudne emocje w odosobnieniu, na przykład wyciszenie w swoim pokoju, czy w towarzystwie rodzica, czy na przykład odwrócenie uwagi, rozmowa, jak w takiej sytuacji pomóc dziecku. Zakładam, że dla niektórych dzieci towarzystwo też może być stresorem. Jakbyś mogła tutaj się odnieść do tego pytania Marty? Tak, i bardzo często dzieci, to znaczy tak jak mówisz, i bardzo często dzieci same dają znać, że tak jest. I mówią idź sobie, albo same zamykają się w pokoju. Więc tak, jeżeli dziecko wybiera samotność, to jest to w porządku. Nie polecam wysyłania dzieci na samotność, jeśli one wyraźnie tego sobie nie zażyczą, dlatego że naprawdę małe dzieci takie do tego wieku szkolnego zwłaszcza potrzebują koregulacji, czyli tego, żeby ktoś im towarzyszył. I tutaj, ale to bardzo zależy od dziecka. Trzeba to dziecko poznać i zobaczyć, jak to jest. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, żeby nasze dziecko wesprzeć, to jest bliskość. Czyli dokładnie to, o czym mówiłyśmy przed chwilą. Bliskość, jeśli dziecko sobie jej życzy. Ale to fajnie, że jeszcze na chwilę się przy tym zatrzymamy, dlatego że zdarza się, zwłaszcza u malutkich dzieci, że one mówią idź sobie, a jak się idzie, to krzyczą, żeby zostać. I jest takie okienko, które jest dla rodziców niepokojące i są sfrustrowani, bo nie wiedzą, co zrobić. Czasami wystarczy, że rodzic jest obok, ale absolutnie nie mówi nic do dziecka, nawet nie patrzy w jego stronę, bo to już jest stresorem, więc tu potrzeba to wyczuć, ale też warto pamiętać, że nawet jeżeli dziecko wydaje takie sprzeczne polecenia, to tylko dlatego, że samo jest zagubione, a nie dlatego, że próbuje manipulować rodzicem, rządzić i stawiać na swoim. Następną rzeczą, która też z tą bliskością się wiąże, będzie dotyk. Znowu, jeśli dziecko sobie życzy, ale czasami położenie ciepłej dłoni rodzica na ramieniu, na plecach, na głowie, w taki naprawdę kojący sposób może już regulować układ nerwowy. Kolejna rzecz wspierająca. Krok, właśnie ten dotyk, może zatrzymajmy się na chwilkę przy dotyku, przy tej bliskości, bo ten element też się tutaj u nas pojawił. Lucyna napisała, co zrobić, gdy moja 5-letnia córka wpada w złość bez powodu i potrafi płakać nawet godzinę, nie można jej uspokoić, wygina się, krzyczy, ucieka i nie da się jej nawet wtedy przytulić. Co właśnie w takiej sytuacji? Po pierwsze chcę tylko powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak złość bez powodu. My możemy nie widzieć powodu. Może to być dla nas irracjonalne, ale to zawsze gdzieś tam jest. Czasami to jest po prostu przeciążenie systemu i rozładowanie emocji, które się zbierały od jakiegoś czasu. Po drugie, jeśli dziecko ucieka i płacze długo, ale nie robi krzywdy ani sobie, ani nikomu w otoczeniu, można spróbować zrobić mu przestrzeń na to, żeby to przeżyło do samego końca. Czasami jest też tak, że my słyszymy, że najpierw płacz dziecka jest pełen wściekłości, a potem przechodzi w takie zawodzenie i to może być to okienko, w którym pomoc rodzica zostanie przyjęta, ale czasami może być też tak, że to dziecko biega, krzyczy, płacze i się nakręca samo, a z drugiej strony tego dotyku nie chce i nie chce tego, żeby ktoś je brał na ręce. I to jest taka sprawa, która jest bardzo delikatna, bo nie da się nikogo uspokoić na siłę. Więc jeżeli widzimy, że dziecko się nakręca i nic mu nie pomaga,
Może czasami chodzi o to, żeby je złapać w jakiś odpowiedni sposób, to znaczy ja sobie myślę o tym, że moja córka nie chciała, żebym ją brała tak w pionie, ale jak ją wzięłam tak jak dzidziusia i mówiłam, o, jak byłaś malutka, to tak cię kołysałam, to było kojące. Więc to jest tylko wskazówka, że czasami warto tego poszukać, ale czasami może chodzi naprawdę o to, że to dziecko potrzebuje, żeby się burza przetoczyła. Znowu, że nie chodzi, że w działaniu dorosłego o to, żeby dziecko przestało. Ono musi mieć przestrzeń na radzenie sobie z tymi emocjami. Natomiast tylko dorzucę, że jeśli to jest tak, że 5-letnie dziecko ma dość często, czyli kilka razy w tygodniu takie sytuacje, no to na pewno ja bym się przyjrzała dokładniej, spróbowała złapać jakiś wzorzec, jak to się dzieje, jak można obniżyć napięcie na co dzień i co się w ogóle dzieje takiego, że te emocje są wyrzucane w taki gwałtowny sposób. Czyli żeby właśnie dojść do powodu tych wybuchów, prawda? Tak, tak, żeby to znaleźć i móc dziecku pomóc, może już nie na gorąco, ale bardziej poza sytuacjami. To jest też taka strategia, którą zwłaszcza dzieci właśnie do tego wieku szkolnego lubią, bo lubią bardzo się rozładowywać przez ciało, głównie przez ciało, więc jeśli mamy dziecko, które na przykład próbuje się regulować poprzez bicie, popychanie, gryzienie, szczypanie, to pokazywanie granic tego, że my sobie nie życzymy takich zachowań, może się odbywać właśnie dzięki przekierowaniu. Okej, okay. Widzę, że chcesz, żeby to było przez ciało, widzę, że bierzesz takie strategie, które są nieprzyjemne dla mnie, to ja ci zaproponuję inne strategie przez ciało, które będą przyjemne. My tego nie musimy mówić, więc zapraszam to dziecko do tego, żebyśmy się posiłowali, żebyśmy razem przepychali ścianę, żebyśmy zrobili zapasy. Jedno z moich dzieci bardzo lubiło w silnej złości, żeby tą złość z niego wyciskać, ściskając po kolei wszystkie kończyny, a potem jeszcze je wytrząsając do góry nogami. Więc to są takie strategie, które jasno dziecku pokazują. Okej, przez ciało jest w porządku, ale to musi być akceptowalne przez drugą stronę. I w to dzieci często wchodzą o wiele lepiej niż w rozmawianie, zwłaszcza o złości. No i to, co może wesprzeć, zwłaszcza małe dzieci, to regulacja w obszarze biologicznym, czyli obszar biologiczny związany z tymi wszystkimi naszymi potrzebami fizjologicznymi. To, o czym mówiłam, o redukcji stresorów, czyli żeby nie było hałasu, żeby nie było, może dziecko jest zziębnięte, a może mu za gorąco, może jest głodne, może niewyspane, więc warto też zaczynać od szukania tego, czy to chodzi o to. Pewnie rodzice mają doświadczenie, że powiedzieć dziecku, wyglądasz jakbyś był zmęczony, to jest otwarcie wrót piekieł często, więc może zróbmy to w jakiś taki bardziej dyplomatyczny sposób, chodź tu ze mną usiądź pod kocykiem, poczytamy sobie coś, czy posłuchamy audiobooka, bo powiedzieć 2-3-latkowi, że jest zmęczony, kiedy jest zmęczony, to może być rzeczywiście zbyt ryzykowne posunięcie. Więc to są takie rzeczy, które możemy zrobić na gorąco, ale jest jeszcze pakiet rzeczy, które możemy zrobić na zimno, czyli wtedy, kiedy emocje wcale nie szaleją. Przypomnę, że mózg uczy się najlepiej wtedy, kiedy jest w zielonej strefie, czyli warto zainwestować czas i energię w to, żeby działać w tej strefie, kiedy mamy się w miarę dobrze i jesteśmy otwarci na nowe strategie. I pierwsza rzecz dla mnie fundamentalna to zaprzyjaźnić się ze swoimi trudnymi emocjami. Bardzo często jest takie przełożenie, że jeżeli ja nie lubię swojej złości, to będzie mi trudno towarzyszyć mojemu dziecku w złości. No to jest banał. Natomiast naprawdę od tego warto zacząć, żebym ja polubiła się ze swoją złością, smutkiem, zawstydzeniem i tak dalej. Albo może spontanicznie okazywaną radością. I to będzie sprawiało, że będzie nam łatwiej dbać o codzienną przestrzeń na emocje wszystkich członków rodziny czy danej grupy, jeśli mówimy o przedszkolu czy szkole. Przestrzeń na emocje oznacza, że to jest w porządku, że one się pojawiają. Nie wszystkie zachowania będą okej, ale chcemy wrócić do tego systemu, że te emocje biorą się z potrzeb, chcemy dotknąć potrzeb i nie mówić dziecku, że ma się nie zachowywać tak, jak się zachowuje, tylko że widzę cię w tym, co przeżywasz i pomogę ci to przeżywać w sposób, który nie będzie raniący. To, co jeszcze możemy zrobić dla swoich dzieci i dla siebie, to właśnie ćwiczyć w zielonej strefie, wtedy, kiedy i my, i dziecko mamy się dobrze, pokazując dziecku pewne strategie,
i oswajając je z pewnymi strategiami, tak żeby mózgowi kojarzyły się one z dobrostanem. Czyli na przykład, kiedy leżymy i oddychamy sobie głęboko z długim wydechem, to jest przyjemnie, jest błogo, czujemy się bezpiecznie. Jeśli taka praktyka będzie nam towarzyszyć na przykład codziennie wieczorem przez kilka tygodni, jest większa szansa, że w momencie sytuacji podbramkowej dziecko zgodzi się na taką strategię, bo już będzie ją znało jako coś, co przynosi ukojenie. Więc cokolwiek chcielibyśmy dziecku proponować na gorąco, warto to najpierw wiele, wiele razy przećwiczyć na zimno. I potem taka rzecz, która jest bardzo istotna, a myślę, że często jest zaniedbywana, to informacja do dziecka, że to jest bardzo ważne, żeby ono wiedziało, kiedy potrzebuje pomocy, żeby umiało dać znać i że to jest w porządku potrzebować pomocy. Że kiedy dziecko przychodzi i ono nie powie prawdopodobnie, jestem teraz bardzo zdenerwowane, potrzebuję, żeby mnie ktoś wsparł. Raczej liczyłabym tutaj, poszłabym w jakieś znaki, sygnały, podnoszę rękę. Ja ostatnio mówiłam się ze swoją córką, że kiedy trudno jej w nauce, w odrabianiu lekcji, to kładzie sobie podręcznik na głowę. Bo ona powiedziała jasno, że nie będzie na pewno prosić o wsparcie. Bo kiedy jesteśmy już w tej czerwonej strefie albo blisko granicy, to naprawdę jest nam trudno. Więc umówienie się na taki gest może być cenne. W sytuacji szkolnej to też może być cenne, że nauczyciel z dzieckiem, któremu szczególnie trudno jest z silnymi emocjami, może się umówić znowu, że na przykład dziecko położy na ławce czerwone kółko. Albo nauczyciel zobaczy, że temu dziecku robi się trudno, ono się wierci, jest niespokojne i na przykład przechodząc obok jego ławki postuka w piórnik. I to będzie sygnał dla dziecka, żeby się zgłosiło do wyjścia do toalety i przemyło sobie twarz zimną wodą. Więc tu jest naprawdę ważne, żeby po pierwsze zaprosić dziecko, kiedy czujesz, że zaczyna ci się robić trudno, gdzie to w ciele czujesz, jakie są pierwsze sygnały. I kiedy tylko poczujesz te pierwsze sygnały, jak możesz dać mi znać, że potrzebujesz pomocy? Że to jest myślę, w porządku. Że w tym miejscu pewnie bardziej te przykłady, które przytaczasz, dotyczą dzieci szkolnych. Marta na czacie spytała, czy dziecko przedszkolne jest w stanie powiedzieć, czego mu potrzeba. I czy potrafi też wskazać, jak można mu pomóc w takiej trudnej sytuacji. I czy rolą rodzica jest to, by to potrafić rozpoznać. Co z takimi dziećmi właśnie przedszkolnymi? Ja bym tutaj upatrywała jednak większości działań po stronie rodzica, bo dzieci przedszkolne zaczynają mieć już samoświadomość i są coraz bardziej świadome swoich emocji i tego, co się z nimi dzieje. Natomiast pamiętajmy, że kiedy zaczyna się nam robić trudno, to te umiejętności bardziej zaawansowane, jakby nam się chowają. Szufladka z tymi umiejętnościami się zatrzaskuje, nie mamy do nich dostępu. I jest prawie niemożliwe, żeby dziecko w tym wieku powiedziało, robi mi się trudno, potrzebuję wyjść, przemyć twarz zimną wodą. To jest coś, co ciągle i ciągle warto, żeby robił dorosły, czyli ta rola koregulacji, tego, że ja to widzę i ja ci pomogę. To może być czasami frustrujące, bo mamy poczucie, że już tyle tych strategii dziecku pokazywaliśmy, tyle razy to przechodziliśmy, a ono ciągle wydaje się bezradne, ale to jest naprawdę przez kilka pierwszych lat to jest absolutnie normalne. Kilka pierwszych to nie 3-4. Psycholodzy rozwojowi mówią, że dopiero około 7 roku życia pojawia się taka samokontrola emocjonalna. I to też w różnym stopniu u dzieci w różnym wieku. Czyli to jest to, co my możemy pokrótce zrobić, żeby dzieci wesprzeć, żeby im pomóc. I rozumiem, że i tak będziemy dopytywać o szczegóły, o konkrety w tej części poświęconej. Jak najbardziej. Będziemy mieć część na pytania, jeszcze jest ich sporo, więc na pewno pojawią się też odpowiedzi. No tak jak Małgosiu rozmawiałyśmy jeszcze za kulisami, ten temat emocji to jest temat rzeka i pewnie można byłoby o nich mówić i mówić non-stop, więc ja w tym miejscu chciałabym
też podsunąć taką pomoc dotyczącą również mówienia o emocjach. Nasz magazyn, pierwszy magazyn psychologiczny dla dzieci, Małe Charaktery, jest to miesięcznik, którego misją jest wspieranie dzieci w kształtowaniu kompetencji psychospołecznych, w budowaniu poczucia własnej wartości, poczucia sprawstwa, ale także właśnie umiejętności rozumienia, wyrażania i regulowania swoich emocji. Na łamach czasopisma Małe Charaktery znajdziecie dział Kuferek z emocjami, w którym w każdym numerze bardzo szczegółowo omawiamy jedną z emocji. Obecnie w tym numerze październikowym wzięliśmy na tapetę wstyd. Tutaj mam przed sobą właśnie ten październikowy numer Małych Charakterów, ale w tych pierwszych dwóch poprzednich wydaniach mówiliśmy także o smutku, mówiliśmy o lęku, o strachu, także w przypadkach, kiedy nasze dzieci mają jakiekolwiek trudności, któraś z tych emocji jest dla nich trudniejsza albo częściej się z taką emocją spotykają, warto sięgnąć właśnie po takie teksty. W tym dziale Kuferek z emocjami za pomocą bajek i różnych tekstów terapeutycznych nasi eksperci, psycholodzy dziecięcy przedstawiają konkretne techniki i narzędzia, które mogą właśnie nasze dzieci w tym wesprzeć i które pokazują, jak z daną sytuacją, daną emocją móc się zaopiekować i jak ją rozpoznawać. I tak jak wspomniałam przed chwilą, w tym numerze październikowym mamy tekst Jak radzić sobie ze wstydem psycholożki Agnieszki Pawłowskiej, ale także oczywiście bardzo dużo różnego typu tekstów związanych też z innymi obszarami, między innymi dział Ściśle Fajne. Tutaj dotyczy on podróży w czasie i tu muszę tylko zdradzić, nie chcę za dużo tajemnic tutaj zdradzać jeszcze przed przeczytaniem, ale tu w taki sprytny sposób przemycamy teksty dotyczące technik uważności dla dzieci, a także dział To Lubię, recepta na trudne emocje. Tutaj znajdziecie w tym najnowszym numerze materiały dotyczące właśnie takiego wprowadzenia dotyczącego różnych rodzajów emocji, radzenia sobie z emocjami i kilka świetnych narzędzi, technik, między innymi tutaj pomocna bransoletka, którą dzieci mogą sobie stworzyć, żeby z tymi emocjami się oswoić i też potrafić sobie z nimi radzić bądź prosić o pomoc starszych. To oczywiście tylko przykłady tekstów i tematów, które są poruszane na łamach Małych Charakterów. Ja w tym miejscu chciałabym Wam pokazać opinie naszych małych czytelników. One są dla nas najcenniejsze i tak naprawdę motywują nas ogromnie do dalszej pracy nad naszym magazynem. Zapytaliśmy małych czytelników o opinię, jak im się podoba nasze czasopismo Małe Charaktery. Może zacytuję tutaj jedną z takich wypowiedzi małej Asi. Podobało mi się o stworku, który jest niebieski, a jest niebieski, bo jeśli ktoś się smuci, to ma kolor niebieski. Ale jak się ze stworkiem porozmawia, to smutki znikną i świat jest kolorowy. Także tutaj to jest przykład tego, że staramy się na łamach czasopisma Małe Charaktery takim dziecięcym językiem przekazywać te treści w bardzo przystępny, bardzo taki rozrywkowy sposób, bo oprócz oczywiście opowiadań, bajek terapeutycznych, znajdziecie tutaj też szereg takich rozrywek, jak quizy, rebusy, komiks, o którym Małgosiu wspomniałaś, że w pierwszej kolejności, jak dostałaś najnowszy numer, zapoznałaś się właśnie z komiksem, ale też między innymi z tego rozdziału Kuferek Emocji, ten tekst, prawda, artykuł dotyczący, tak, w sumie opowiadanie dotyczące Amelki i jej przygody z teatrem. Także zachęcam Was bardzo serdecznie. I w tym miejscu chciałabym Was zaprosić właśnie do prenumeraty magazynu Małe Charaktery, do prenumeraty premium. I w ramach takiej współpracy otrzymujecie coś dla dziecka i coś dla rodzica. Dla dziecka oczywiście 10 numerów papierowych Małych Charakterów, a także dostęp do portalu z wszystkimi archiwalnymi i aktualnymi wydaniami cyfrowymi. I to jest właśnie ten element, który pozwala na to, żeby wrócić do tych ponadczasowych tekstów i zagadnień, jakimi na przykład są emocje, również w tych poprzednich numerach. A dodatkowo dla rodziców mamy w prezencie e-booka Rodzicielstwo ma moc oraz dostęp na 60 dni do platformy psychologicznej Charaktery Plus. Dopowiem tylko, że na platformie Charaktery Plus znajdziecie dla siebie w formie filmów, podcastów, tekstów
wskazówki i materiały dotyczące różnych obszarów psychologii, ale między innymi w bardzo dużym zakresie także psychologia związana właśnie z psychologią dziecka i takimi tematami rodzicielskimi. I właśnie dzisiaj chciałam przedstawić Wam specjalną ofertę tylko dla uczestników dzisiejszego webinaru. Jest to prenumerata premium ze specjalną zniżką 20 zł i za roczną prenumeratę zapłacicie tylko 129 zł przy skorzystaniu z naszej oferty specjalnej do 27 września, czyli do najbliższego poniedziałku. Co więcej, przygotowaliśmy dla Was również wysyłkę gratis, także wszystkie 10 numerów małych charakterów w wersji papierowej otrzymacie za darmo do swojej, wprost do swojej skrzynki pocztowej. Ale jeszcze mamy coś ekstra. Dla tych z Was, którzy chcieliby złożyć zamówienie jeszcze dzisiaj i skorzystać z tej oferty do północy, przygotowaliśmy także prezent. Jest to kurs online Seksualność dziecka, który w standardowej cenie kosztuje 49 zł. Także zachęcam serdecznie tutaj do zapoznania się z ofertą i do skorzystania najlepiej jeszcze dzisiaj do północy, ponieważ otrzymacie wtedy cały pakiet nie tylko zniżek, nie tylko gratisów, ale również ten prezent w postaci kursu online. No dobrze, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o naszą ofertę. A teraz długo wyczekiwany czas na nasze pytania i odpowiedzi, których jest bardzo dużo i też widzę, że niektóre są dosyć mocno rozbudowane. Wybierzemy tutaj oczywiście kilka najciekawszych. Dobrze, to mamy pytanie, jak reagować, gdy dziecko w złości nas obraża, szydzi z tego, co mówimy, mówi, że nas nie kocha i nienawidzi. To już takie tutaj widzę, że bardzo mocne i trudne emocje biorą górę. Jeśli jesteśmy w stanie przypomnieć sobie, że mamy przed sobą przerażone zwierzątko, to cudownie. To przerażone zwierzątko syczy, fuczy i próbuje pokazać, jakie to ono jest niebezpieczne, bo walczy o swoje przetrwanie. I w tym momencie, kiedy dziecko mówi nam takie rzeczy, to dlatego, że jest w czerwonej strefie i naprawdę tam ludzie sięgają po bardzo trudne zachowania, ale nie dotrze do nich nic racjonalnego. Więc warto spróbować obniżyć napięcie, pomóc dziecku wrócić do zielonej strefy i dopiero wtedy, kiedy oboje będziemy już w tej zielonej, to możemy sobie porozmawiać o tym, co się wydarzyło, co było dla kogo raniące, jak chcielibyśmy, żeby było następnym razem. Jeśli jest tak, że to natężenie emocji nie jest bardzo silne, czyli na przykład ja mówię dziecku, że już jest koniec bajek, a ono mówi, jesteś głupia, nienawidzę cię, ale tam się nie dzieje nic takiego bardzo gwałtownego, to strategią, którą ja bardzo lubię, jest pokazywanie granic poprzez powtarzanie komunikatu, który tak naprawdę dziecko chciało powiedzieć, czyli tak, słyszę, denerwujesz się, bo powiedziałam ci, że masz wyłączyć bajki. Lubię to, dlatego że to bardzo jasno daje dziecku pomysł na to, jak inaczej można powiedzieć to, o co chodzi w danym momencie. Natomiast oczywiście, że to jest tak, że potrzeba kilkudziesięciu powtórzeń, aż to jakoś tam zaskoczy, kolokwialnie mówiąc, i dziecko sięgnie po ten komunikat. Ale co do zasady, warto wszelkie działania wychowawcze podejmować w zielonej strefie. Wtedy, kiedy i my jesteśmy w stanie patrzeć na dziecko z większą łagodnością, miłością i ono jest zainteresowane naszą perspektywą. Mhm. W czerwonej strefie się nie dogadamy. Tutaj też sporo z Was pyta o ten aspekt dotyku, bliskości i Aleksandra pyta o to, czy mówi, że jej 5-letnia córka, kiedy krzyczy i się złości, chce się przytulać, nic innego do niej nie dociera. Codziennie powtarza się ten schemat. I pytanie Aleksandry, czy powinna ją wtedy przytulać? Jeśli to jest to, co pomaga wrócić do zielonej, to jak najbardziej. Czyli ten schemat w sumie już jest wypracowany, jeżeli się tak powtarza ta sytuacja, prawda? Mhm. No toż Agnieszka spytała o głaskanie. Mówi, że jej 3-letnia córka uspokaja się głaskaniem. Wtedy jej mówię, co się z nią dzieje, że jest zmęczona, stąd ta złość. Od razu się reguluje. Czyli kiedy to widzę u mojej córki, to zaczynam ją głaskać, bo to jej pomaga. W jaki sposób jej to pomoże w sytuacji, gdy mnie nie będzie? Czy sama zacznie się głaskać, skoro jej to pomaga, czy ćwiczyć na przykład, żeby iść przemyć twarz wodą?
To jest tak, że nie tylko samo działanie podejmowane przez rodzica pomaga dziecku wrócić do równowagi, ale też nasze mózgi są cudownymi urządzeniami, które komunikują się ze sobą na nieświadomym poziomie. Czyli gdybyśmy wszyscy byli razem w sali, ja, ty i wszyscy uczestnicy, to nasze mózgi na nieświadomym poziomie skanowałyby stan fizjologiczny każdej osoby na sali. Poziom wilgotności skóry, częstotliwość oddechów, takie rzeczy, o których nie mamy pojęcia, ale są ważne, żebyśmy je wiedzieli, żebyśmy intuicyjnie czuli, czy ktoś tu nie przyszedł w złych zamiarach i jest podenerwowany. I na tej samej zasadzie nasze mózgi przesyłają sobie informacje o tym, jak to zrobić, żeby obniżyć poziom tych neuroprzekaźników i tych hormonów, i tych substancji, które powodują, że jesteśmy w mobilizacji, jak zwolnić bicie serca, wyrównać oddech. To wszystko się dzieje poza naszą świadomością, bo gdybyśmy to mieli w świadomości, to byśmy się załamali pod naporem informacji. Więc tu nie tylko to działa, że mama dziecko głaszcze i mu coś na przykład opowiada czy nuci, ale też to, że mama sama jest w zielonej strefie i jej mózg przekazuje mózgowi dziecka informacje, jak to zrobić, żeby do zielonej strefy wrócić. Natomiast tak, jeszcze ten werbalny aspekt, oczywiście, że jak córka będzie starsza, to będzie miała w głowie ten głos, który jej mówi, denerwuje się i dlatego się tak zachowuje, muszę zrobić to, to i to. I nasze strategie też będą się zmieniały, ja z moimi nastolatkami już nie leżę i ich nie głaszczę tak często jak kiedyś, mamy inne strategie na wspieranie się w emocjach, takie, które rzeczywiście oni też potem mogą wykorzystywać sami. Dziękuję bardzo. Iwona również pyta o to, co myśli Pani o przypadku dziecka, które w jednej chwili niszczy coś lub uderza kogoś, a za chwilę wykazuje żal, przeprasza i jest zdziwiona, że coś zniszczyło. I tutaj jest tylko dopisek Iwony, że jest to 7-latek w normie intelektualnej. Myślę, że to może być dziecko. Oczywiście proszę wziąć pod uwagę to, że usłyszałam o tym dziecku jedno zdanie i myślę, że może tak być, że to jest dziecko, które ma niedojrzałą jeszcze bardzo mocno jedną z funkcji wykonawczych związaną z kontrolą impulsów. I że takim dzieciom rzeczywiście łatwo przychodzi rozpędzenie się, zrobienie czegoś i potem bycie zaskoczonym, że ja to zrobiłem, że to się wydarzyło, bo przecież wcale tego robić nie chciałem. I tutaj wtedy rzeczywiście przyglądamy się temu, jak możemy z dzieckiem pracować nad tym, żeby tą funkcję wykonawczą rozwijać, ale jedną z rzeczy, o której już mogę powiedzieć, jest to, żeby zwracać uwagę dziecka na sygnały z ciała, bo sygnały z ciała naprawdę pomagają wyłapać, kiedy mi się robi trudno i zadecydować, co z tym zrobię, zanim dojdzie do takiego impulsywnego działania. Widzę, że mamy też podczas spotkania rodziców nastolatków, bo zainteresowała ta kwestia tych strategii u Twoich nastolatków. Pani Monika pyta, czy mogłaby się Pani podzielić tymi strategiami, jak właśnie w takich sytuacjach reagować, jakie to są strategie, ale u dzieci starszych? Tak sobie myślę, jak to jest u nas, to chyba to jest w dużej mierze praca z oddechem. Jest taka strategia, którą ja osobiście uwielbiam i też podpowiadam ją swoim dzieciom w takich stresujących momentach, to jest ugruntowanie, czyli stanięcie na stopach, znaczy stanięcie stopami na podłożu tak, żeby zwrócić też uwagę na opierające się o podłoże stopy i potem objęcie swoją uwagą całego ciała od stóp, stopniowo w górę, aż do głowy. To jest bardzo przyjemne uczucie, ale to ugruntowanie tak fizjologicznie działa, że nas zatrzymuje tu i teraz. Więc to jest głównie strategia, którą proponuję w stresie, w niepokoju i ona się gdzieś tam sprawdza, żeby zatrzymać na moment. No ale też jest dużo takiego rozmawiania, to jest też taki wiek, w którym dzieci już, młodzież, nastolatkowie lubią rozmawiać i dowiadywać się, analizować, co się z nimi dzieje, więc to w dużym stopniu też to u nas działa. Monika porusza temat lęku, strachu i pyta o to, w jaki sposób wspierać dziecko, by spokojnie funkcjonowało bez rodziców, na przykład w szkole czy na wycieczce. Córka właśnie wróciła w połowie wycieczki szkolnej, która miała trwać 5 dni. Ona wytrzymała
z wielkim wysiłkiem 3. Mówi teraz, że boi się kolejnej i że nie pojedzie. Jest dzieckiem, które ciężko wchodzi w relacje z rówieśnikami, boi się dzieci, które są niegrzeczne. To bardzo trudne pytanie na kilka minut na webinarze, z tego względu, że ja bym na pewno przeanalizowała, co to znaczy boję się niegrzecznych dzieci, co to znaczy, że trudno z rówieśnikami, co było trudnego na wycieczce, czego dotyczy ten lęk i niepokój, jakie było wsparcie ze strony dorosłych, czy dziecko w ogóle ma zaufanie, że jest w szkole, w towarzystwie dorosłych, którzy będą widzieć to, co się z dzieckiem dzieje i mu pomoże tak jak, pomogą mu tak, jak ono tego potrzebuje. I tutaj, jeśli mówimy o tym, jak pomóc dziecku wchodzić do placówki, czy to jest żłobek, czy przedszkole, czy szkoła, tak żeby być spokojnym, to jest nie do przecenienia współpraca rodziców z kadrą, z nauczycielami, z opiekunami. Bo to dziecko, które potrzebuje koregulacji, ktoś, kto mi pomoże, kiedy zacznę się zbliżać do czerwonej strefy. Oczywiście ja jako rodzic mogę pomóc wyposażając dziecko w pewne narzędzia, ale ono też musi, dobrze by było, żeby miało to oparcie w jakimś innym dorosłym, który pomoże, kiedy te narzędzia jakoś wylecą z głowy albo zrobi się naprawdę za trudno. Tym razem mamy też pytanie o Anny. Jak wytłumaczyć córce pięciolatce, że nie musi robić wszystkiego, co każe jej koleżanka? Jest to dla niej sytuacja bardzo stresująca, bo obawia się, że dziewczynka nie będzie już jej przyjaciółką. Tak, to jest w ogóle temat, który bardzo wiele dzieci dotyczy i bardzo często dorośli boją się, że to zwiastuje przyszłego dorosłego, który nie ma poczucia własnej wartości i jest bardzo uległy. Nie wiem, czy tak jest w przypadku autorki pytania, ale myślę, że kiedy mamy takie, towarzyszą nam takie obawy, to też będzie nam trudno wspierać to dziecko. A ono bardzo potrzebuje wsparcia w tym, żeby poukładać sobie te rzeczy. Czyli nawet nie tyle chodzi o to, żeby je przekonać, że ono nie musi tego robić, ale żeby z nim porozmawiać, co ono chce w ten sposób uzyskać. I żeby z nim porozmawiać nie tak umoralniająco, tylko tak z ciekawością. Czyli ty się zgadzasz, bo myślisz, że ona wtedy będzie ciebie lubiła. A dla ciebie to jest bardzo ważne, żeby ciebie lubiła. I boisz się, że jak powiesz, że czegoś nie chcesz, to ona ciebie lubiła nie będzie. I jesteś w rozdarciu, bo z jednej strony chciałabyś być w zgodzie ze sobą, a z drugiej strony strasznie ci zależy na przyjaciółce. To jest trudna sytuacja. Są takie trzy pytania coachingowe, które lubię też przywoływać w tych momentach. Pytania, które w różnej formie i w różnym momencie możemy zadać dziecku. Co się wydarzyło? Jak się z tym czujesz? I co zamierzasz z tym zrobić? Nawet jeżeli dziecko mówi, nie wiem, co zamierzam z tym zrobić, to nie jest kluczem. Kluczem jest to, że ta rozmowa w ogóle się pojawia, taki dialog i że pada takie pytanie i ono też daje dziecku przestrzeń do tego, żeby szukać tych rozwiązań, że to nie jest sytuacja beznadziejna. Jeśli ono powie, nie wiem, no pewnie, nie jest wcale łatwo znaleźć rozwiązanie w takiej sytuacji. Ja mam poczucie, że coś znajdziemy. Może ja jako rodzic mam propozycję i mogę zapytać dziecko, czy chcesz usłyszeć, jakie ja mam pomysły. Może mam takie doświadczenie też i mogę się nim podzielić. Ale tu jest bardzo ważne, żeby uznać, że córka w ten sposób chce się zatroszczyć o coś ważnego i żeby jej nie mówić, że to, co robi, jest złe albo że to jest niepotrzebne, bo to ją tylko jeszcze bardziej zapętli w tym takim mętliku, który ona już i tak ma. Dziękuję. To myślę, że wybierzemy tutaj jeszcze jedno pytanie na koniec i dotyczy ono takich trudnych emocji pomiędzy rodzeństwem. Elena pyta, jak reagować na zazdrość, złość i konflikty między jej córkami? Tutaj doda, że młodsza ma 7 lat, a starsza 12. To też jest bardzo obszerne pytanie i myślę sobie o tym, że tam pewnie jest sporo takich myśli u rodzica na ten temat, może jakiegoś niepokoju, może jakichś obaw albo i takiego poczucia winy, że coś się zrobiło nie tak, że dzieci są w takim miejscu. Natomiast jeśli starsze dziecko ma 12 lat, to wielce prawdopodobne, że tutaj działa też taki mechanizm, że ono staje się nastolatkiem i to młodsze dziecko jest już nie na poziomie
w sensie wiekowym i że tutaj też konflikty na tym polu się pojawiają, że to jest moje młodsze rodzeństwo, które jest jeszcze dzieckiem, a ze mną zaczyna się dziać coś innego, ja już jestem starsza. Do tego 12 lat i same te procesy związane z dojrzewaniem sprawiają, że jest nam trudno emocjonalnie, dzieciom jest trudno emocjonalnie i czasami sięgają po zachowania, których same nie rozumieją i którymi same są zaskoczone, że coś takiego powiedziały czy zrobiły. Więc to, co można by zrobić, to znowu uznać, że każde z dzieci stara się zadbać o ważne dla siebie potrzeby i że to nie świadczy o tym, że coś poszło nie tak, tylko że one tutaj potrzebują wsparcia. W klasycznej domowej sytuacji wsparciem może być to, że rodzic będzie, pozostając w zielonej strefie, będzie w stanie zauważyć perspektywę jednego i drugiego dziecka. Czyli jak mówisz, że ona nigdy nie szanuje twoich rzeczy, dajmy na to, to ja rozumiem, że chodzi o to, że jesteś wkurzona, bo chciałabyś, żeby usłyszała, że to dla ciebie ważne. A ty, jak mówisz, że ona nigdy nie chce nic pożyczać, to rozumiem, że chodzi ci o to, że chciałabyś, żeby ona czasami się z tobą podzieliła, że chciałabyś wiedzieć, że możesz na nią liczyć. Czyli to może być jakoś już takim rozładowaniem trochę, że widzę, że i ty masz w tym jakąś rację, i ty masz w tym jakąś rację. Tak, żeby nie przypisywać dzieciom złych intencji, nie postrzegać ich w kategorii, że ktoś jest agresorem, a ktoś ofiarą, tylko żeby naprawdę starać się pomóc im wrócić do zielonej strefy, zdjąć z nich napięcie. I jeśli chcemy i mamy na to zasoby, to możemy potem z każdym z dzieci indywidualnie porozmawiać o tym, jak to jest trudno mieć siostrę, która dojrzewa, która zachowuje się w taki i taki sposób, albo jak to jest trudno mieć młodszą siostrę, która działa tak i tak, mówi to i to, i że czasami naprawdę można mieć siebie nawzajem dosyć. I że to jest w porządku. Dobrze jest o tym z dziećmi porozmawiać, bo w momencie, kiedy robimy przestrzeń na nieprzyjemne emocje, ja bym się tu wystrzegała mówienia negatywne, pozytywne, one wszystkie są w porządku. Jeśli robimy przestrzeń na nieprzyjemne emocje, to automatycznie powiększa się przestrzeń na też te przyjemne, które dzieci na pewno wobec siebie mają, tylko czasami one są gdzieś poukrywane. Małgosiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za wszystkie Twoje cenne rady i za wiedzę, którą się z nami podzieliłaś. Pytań jest naprawdę dużo, nie jesteśmy w stanie na wszystkie Ci odpowiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja ku temu. Mija już około godziny naszego umówionego spotkania, więc myślę, że teraz jest idealny czas na to, żebyśmy ogłosili wyniki konkursu. Przypomnę tylko, że pytanie dotyczyło naszego działu w czasopiśmie Kuferek z emocjami. Poprawna odpowiedź to odpowiedź B, czyli jest to dział, który związany jest z rozpoznawaniem i oswajaniem emocji. I zwycięzcami w konkursie jest Paulina S., Edyta D., Milena, Dominika G., Joanna N., Aga, Anna, Karolina P., Agata K., i Ilona R. Oczywiście do Was, do zwycięzców, odezwiemy się w prywatnych wiadomościach i poprosimy Was także o przesłanie adresów do wysyłki Waszych prezentów. A na koniec ja chciałam jeszcze przypomnieć o tej aktywnej ofercie i promocji, którą dla Was przygotowaliśmy, czyli tylko do 27 września możecie skorzystać ze zniżki 20 zł na roczną prenumeratę premium magazynu Małe Charaktery, a także macie wysyłkę gratis przez cały rok. A jeśli zdecydujecie się na zakup prenumeraty dzisiaj do północy, dodatkowo otrzymujecie kurs Seksualność Dziecka, jest to kurs online. Także zachęcam, padło też pytanie o opcję zakupu pojedynczych numerów, oczywiście ona jest dostępna, ale zachęcam serdecznie do prenumeraty, jest to korzystniejsza oferta, zwłaszcza jeszcze dodatkowo z tą dzisiejszą zniżką, jest to najtańsza opcja, no i zresztą macie wysyłkę też gratis i nie musicie nigdzie wychodzić z domu, żeby mieć co miesiąc świeżą porcję wiadomości dla Waszych dzieci. Ja Wam z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu. Tobie, Małgosiu, przede wszystkim za moc wiedzy i cennych porad. Zachęcam Was serdecznie do śledzenia naszego kanału na YouTubie, a także profilu na Facebooku Małych Charakterów. Tam już niedługo będziemy informować na temat przyszłego webinaru, już w październiku. Kolejne spotkanie, jeśli chodzi o temat i konkretny termin, oczekujcie, sprawdzajcie nasz profil, już niedługo to ogłosimy. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję.
No i życzę Wam miłego, udanego wieczoru. Dziękuję również. Dobranoc. Dobranoc, do usłyszenia.